Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Zaptie. Po raz kolejny miesiąc po, rzecz jasna, oczywiście. Czemu w ogóle o tym mówię? Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tym razem wyjątkowo puściłem. Rozpoczynam nagrywkę, rzecz jasna, w menu. Tym razem jednak dopiero po tym, jak muzyka się w nim kończy. Otóż chciałem wam zadać pewną zagadkę. Słyszycie te dźwięki ciszy? Właśnie to się dzieje na zdecydowanej większości ulic u większości czegoś tam świata. Środowisk publicznych świata. U większości środowisk państwowych, miastowo-państwowych, czy czegoś tam. Z powodu jednego pewnego globalnego zagrożenia wirusowego, zakaźnego, zwanego pewnie o tym słyszeliście, no zresztą tak naprawdę nie dało się o tym nie słyszeć, koronawirusem. Jak się akurat okazuje, dotarł on wreszcie i także do nas, zgodnie z tym, co było przeraźliwie dosyć zapowiadane. No i podczas gdy ja toczę w pewnym sensie jako tako nierówną walkę ze swoimi wewnętrznymi demonami, na świecie, można powiedzieć, dzieje się pandemonium. Ale oczywiście raczej nie takie, że ludzkość z tego powodu wyginie czy coś, ale raczej to będzie taka epidemia, która po jakimś czasie przejdzie. Oznacza to dla mnie dużą część czasu wolnego, bo jak się akurat okazuje, zamykano też z tego wszystkiego powodu miejsca publiczne, tak jak między innymi szkoły, to mam zdecydowany ogrom czasu, by nagrać się to i owo, by nagrać się dla was na YouTube'a to i owo. Tak więc zaczynamy. Dzisiejszą marcową nagrywkę z Zaptie. I zobaczmy tak wirtualnie, jak ma się te parę wieków temu Turcja przed atakiem tego i groźnej choroby zakaźnej. No jakoś tak. Zapraszam do oglądania. No i dobra, jesteśmy już w grze. Pewnie zastanowicie się, co dzisiaj będziemy robić. A no dalej wykonywać sobie misje popularne, wśród których jest Exaction Case, ale też to, walka przeciw gangom. Dotąd się właśnie zamierzamy udać. Zgrało się idealnie to, co teraz zrobiłem. Walka przeciwko gangom. The gang of usurpers is gathering their last remaining men and is planning to raid the wholesalers. Fill their plan and finish them off. Zaczynamy. Oczywiście niestety zapomniałem wyłączyć tryb samolotowy, przez co wiadomo co się stało. No i dobra, mam udać się w tym kierunku, by do tego zwalczenia całego gangu. I już raczej widzę, że będzie grubo. Tam na dachach ponownie się usadowili przestępcy.
Dostał. Sorry, małe problemy techniczne. Okej, trzeba tam zejść. No i skocz, nie! Niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze! Dostał. Czy on się właśnie zaczepił portkami o ten? Zrobiło się dramatycznie po prostu w sumie. No co? Gdzie jest reszta? Uciekajcie stąd ludzie, tu się dzieją niebezpieczne strzelaniny. Co? Wow! A masz, draniu. Co jest? To mnie zaczyna trochę denerwować, ej. No dobra, to teraz szybkie uleczenie i wracamy za chwilę z powrotem do akcji. No dobra, czyli tak. Wszystko to nie zostało uporządkowane? No raczej tak. Mapa. Tutaj jest nauka parkouru, ale to mnie interesuje. Extraction case. Czyżby jakiś sprzedawca znowu potrzebował pomocy w sumie? No to wygląda. Wait for the racketers to come and make them pay for it. No dobra. Spokojnie, droga sprzedawcy, nie stanę w twojej obronie. Tylko najpierw będzie trzeba znaleźć... No, odpowiednią pozycję, żeby się stawić w obronie własnej tego wszystkiego. Co tutaj muszę za chwilę odegrać?
No niestety, ale to się chyba raczej nie uda. O nie! Niech to! Poddajesz się? Słuszna decyzja. No, czyli zrozumieliście, że ze mną nie warto zaczynać. Definitywnie i zdecydowanie i bezdyskusyjnie to zrozumieliście. No i kolejna misja. No zobaczmy, co się wydarzyło jeszcze. Następna misja. Po prostu. Aha, czyli to, co ja robię teraz, to są takie trochę misje poboczne, ale potrzebne do wykonania głównego wątku w sumie. Jakby nie patrzeć. Dobra, kupmy sobie lepszy rewolwer. Kupmy sobie jeszcze przedtem lepszy rewolwer, okej? Okay? Ten o najbardziej skuteczny kosztuje 40 tysięcy akków. A ten, co mam obecnie. No cóż. Tak więc kupiłem Surmę Iron Eagle. Surmenę Iron Eagle. Żelaznego orła kupiłem. Kosztuje go jedynie 4T, ale. Grunt, że ma on dużo grunt, że będzie zadawać się większe obrażenia. Dziękuję za uprzejmość, panie sprzedawco. Teraz idę się ja udać do tego. Zakładnik. Wzięli zakładnika. Rescue the girl and give them what they deserve. Uratuj dziewczynę i oddaj... I zrób im pięknie za nadobne. I mam im porwać szefa porwaczy? Uratuj zakładnika. No, by się jakoś wysłać do... Au!
Okej, wszystko się jakby nie patrzeć nieco uspokoiło. Ale trzeba... O nie! Co? Cholera, oni na pewno widzą już, że... Po nich idę. Aż nie, lepiej nie. Oni tu idą? Tam jest! Ognia! No dalej, no zestrzel tę beczkę, to wtedy będziemy rozmawiać. Do tekka mam cię zabrać. Ale o nie! Niech to, musimy uważać na wszystkich okolicznych snajperów tutaj grasujących. A! Niech to, pierwsza śmierć! Okej, jestem z powrotem i jak zapewne widzicie, rozpoczynam misję od początku. I teraz właśnie zauważyłem, w tym wszystkim tkwi, okazuje się tkwić haczyk, jakże tak można powiedzieć. Trzeba się dosłownie skradać.
O nie, o nie! To są apteczki. Skąd ty się tutaj wziąłeś? Okej, dziewczyno, idziemy. Jeżeli wracać jakąś drogą, to najlepiej tą, którą tutaj przyszedłem, by się uratować. Thank you.
Nie? Udało się. Weszliśmy na tyły tej właśnie wioski takiego i już jesteś bezpieczna, dziewczyno. Nie musisz się niczym martwić. Cóż to była za misja? No i co? Z tego co widzę... Nie! To jeszcze nie koniec! Poczekajcie tu! Nie mogę go zapierać na wielki dźwięk, bo nie mogę... Kolejna wojna gangów, tym razem dziejący się w nocy i no właśnie. Jest to w pobliżu mojego domu? Niewiarygodne. Jak się dostać tam na górę? No podejdź tu.
No co? No co zamierzasz? Chodzimy na dół. Wiem, że tu jesteś, ty jeszcze jeden gangsterze! Jeszcze jeden przestępco. O właśnie. Trafiła kosa na kamień. Idziesz do więzienia. Okej, no i na sam koniec wykonamy sobie jeszcze misję parkurową. Która okazuje się polegać na tym sumie. I to tyle. Udało się. Że 30 sekund mi jeszcze zabrakło. Myślałem, że skorzystałem, ale jednak nie, no długi mózg, no chciał mnie oszukać w sumie. Okej, okay. No i my się... Okej, okay, no i tak jak już powiedziałem, no i... Proszę Państwa,
Dzisiaj wyjątkowo podaliśmy sobie nie jedną, nie dwa, ale aż pięć z tego co sobie policzyłem w głowie, w główce misji. I jak się akurat okazuje, żadnej, ale to absolutnie żadnej z nich. Nie objawiła mi się cutscenka, którą mógłbym umieścić na miniaturkę. Chociaż to może zmienić się w przyszłości, jak jeszcze raz nagram tą misję fabularną. Tym razem już prywatnie. I potem zrobię z niej screena. W każdym razie... Teraz wracam do Tekki. Teraz udam się do Tekki na odpoczynek po tych wyjątkowo pięciu misjach. A ja życzę wam wszystkiego miłego, żebyście nie dali się zarazić tym paskudnym koronawirusem. Zostańcie w domu, tak jak reszta świata w sumie. Nie wychodźcie na dwór i sobie odpoczywajcie. Tak więc, do zobaczenia. I widzimy się może za miesiąc, może gdzieś tam krócej. Zobaczymy, jak czas pokaże. Do zobaczenia.